Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym, jednym z wielu odcinków z Don't Starve, moi drodzy. Bardzo długo nie było odcinka, powiem szczerze, że obecnie nie mam za bardzo czasu, żeby cokolwiek nagrywać. A jeżeli chodzi o formułę, całkowicie straciłem po prostu ochotę na tę grę. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi właśnie o nagrywanie z... Jeżeli chodzi o nagrywanie właśnie z tam typu formuły i tak dalej, no nie bardzo mi się chce. Jeżeli chcecie, to od czasu do czasu mogę dla was nakręcić odcinek właśnie z Don't Starve'a. A dzisiaj chciałem wam tak tylko pokazać, jak to się prezentuje w mojej grze, którą już gram od dłuższego czasu sobie sam. Tak wygląda moja mapa i tak wygląda moje obozowisko. Tutaj mamy, moi drodzy, uli i to całkiem dużo. Tutaj mamy główne obozowisko, tutaj mamy domki królików. Tutaj mamy trochę farm, bardzo dużo trawy, patyków i różnych dobroci. Tutaj wycinamy calutki las za pomocą tych właśnie świnek, gdzie tutaj też mamy swoje obozowisko. Tutaj są nasze drzewa zasadzone. Tutaj mamy też domki świnek, które sobie postawiłem, a następnie zrobiłem sobie tutaj takie malutkie obozowisko. Dużo jeszcze tutaj na tej mapie mamy do roboty i jeżeli chcecie, to na przemian właśnie z Shipwrecked, którego będę chciał nagrać dla was, jeżeli macie taką ochotę, no to chętnie to nagram. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o formułę, nie wiem, jeżeli natknie mnie coś takiego, że będzie mi się chciało, to spoko, mogę nagrać, ale tak poza tym, no nie ukrywam, że nie bardzo mi się chce. Nie bardzo mi się chce nagrywać formułę. Ostatnimi czasy naprawdę nie mam na to po prostu czasu. Ani czasu, ani ochoty, ani jakichś tam większych sił. Pozbieramy sobie jeszcze żabie łódka, które są, widzimy, całkiem spoko. Miałem sobie jeszcze porozwalać te domki tutaj królicze, ponieważ kiedy psy do nas przyszły, to mi się częściowo one spaliły. Teraz tych psów jest naprawdę bardzo dużo. Zróbmy sobie tak, tutaj mamy moje skrzynki, to bym sobie chciał tutaj wrzucić, żabie łódka to możemy sobie zostawić, to wszystko ok, to możemy wrzucić sobie do lodówy. Co ja tutaj chciałem, aha, chciałem sobie wziąć, chyba tutaj mam, w tej skrzynce mam narzędzia, albo w tej dokładnie, wezmę sobie ten młoteczek, porozwalam sobie oczywiście te zepsute już domki królicze. Jezus Maria, deszczowe mnie strasznie wkurzają, mam nadzieję, że uda mi się uciec. One tak naprawdę jakiejś wielkiej szkody mi nie robią, ale czasami mnie wkurzają. Okej, moi drodzy, słuchajcie, jeżeli chcielibyście zobaczyć od czasu do czasu jakiś odcinek, odcinek właśnie z Don't Starve'a, może być to Shipwrecked, może być właśnie to ten Don't Starve, który tutaj widzicie. Przejdziemy się jeszcze w tym odcinku na bagna. Muszę sobie w ogóle nagrać taki jeden... O, i są świnki. Super, świnka oczywiście straci życie przy takiej ilości żab. Okej, okay, a my stracimy jedno drewno. Przejdziemy sobie na bagna. Teraz jak widzicie, jeżeli chodzi o Wickfried, którą pokazywałem wam na samym początku, opowiadałem wam o tej postaci, to jest postać, która tak naprawdę jest, jeżeli chodzi o Don't Starve'a, można by powiedzieć, że jest to postać no nie do zajechania. Z takiego i wyłącznie prostego względu, że Wickfried oczywiście jest mięsożerna, ale ona jest o tyle super, że dzięki temu, że podczas walki rośnie jej sanity, no można powiedzieć, że nie ma możliwości, żeby tą postacią przegrać. Przy każdej możliwej okazji, czy choćby nawet przy na przykład walce z pająkami, po prostu Wickfried zdobywa sanity i zdrowie, co jest po prostu świetne, jeżeli chodzi o tą postać. I tutaj mamy nasze malutkie obozowisko. Tak, to możemy sobie tutaj wrzucić. Moglibyśmy też zostawić to, ale tego póki co robić nie będziemy. Zobaczcie, mamy tutaj... Musimy uciec. Jest i kolejne mięso, które oczywiście... Nie, wystrzelcie pająki!
były wstrętne pająki. Wiem, że jeżeli chodzi o Shipwrecked, byłoby niezwykle trudno przetrwać, ale wydaje mi się, że byłoby to całkiem fajne wyzwanie. Ususzymy sobie kolejne mięso. Muszę też sprawdzić, do ilu minut nagrywa, a bodajże do ilu giga nagrywa tutaj mi Shadow Player, którego używam do nagrywania ostatnimi czasy, z tego względu, że już wam mówię dlaczego, z tego względu, że po prostu Action, którego do tej pory używałem, no nie wiem, strasznie opóźnia dźwięk, nie wiem, czym to jest spowodowane. Obecnie właśnie nagrywam Shadow Player i uważam, że jest to całkiem spoko program do nagrywania, ale powinni go jeszcze mocniej, powinni go troszeczkę mocniej dopracować, żeby mimo wszystko ta możliwość nagrywania tego odcinka była nieograniczona, jeżeli chodzi o ilość gigabajtów, tak? Bo teraz jest tak, że przypuśćmy, macie tam odcinek 4 giga i on już jest podzielony na jakieś tam części. Ostatnio nagrywałem bodajże 40-minutowy odcinek z formuły, tam dawno temu, już ponad miesiąc, i dostaliście chyba 3 odcinki, dlatego też obecnie nagrywam Shadow Player, ponieważ jest to dużo łatwiejsze do ogarnięcia, jeżeli chodzi właśnie o czas odcinka. Ale dobra, nie będziemy o tym tutaj dyskutować. Mam nadzieję, że zdążę. Przejdziemy sobie. Uważajcie na króliki oczywiście, ponieważ one lecą do mięsa, które macie w ekwipunku. Tutaj mamy, zobaczcie, jak pięknie to wygląda, świetliki, cudowne świetliki. Jesteśmy już w sumie, można powiedzieć, nie musimy się tutaj, chociaż moglibyśmy dodać tutaj. To moglibyśmy sobie zdjąć. Tutaj mamy deski, ale tego używać nie będziemy. To możemy sobie włożyć tak. To możemy sobie wszystko włożyć do naszej lodówki. Mamy kolejne mięsko, które możemy sobie dać tutaj. Jeżeli chodzi o deski, gdzie ja mam deski? Chyba tutaj. Tak jest, tutaj jest ogólnie drewno. Damy sobie to tutaj. Zwierząt, wszystko ze zwierząt mamy tutaj. Okej, czapkę możemy sobie włożyć. Tutaj to możemy sobie jeszcze włożyć. To możemy sobie włożyć. I jeszcze dupkę świnki. Jest tutaj, okej. Dobra, moi drodzy, ja będę się z wami żegnał. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że jeszcze zrobimy tak, że nakarmimy tylko ptaszka. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że taki szybki odcinek, że będziecie chcieli więcej. Obecnie powiem wam, że naprawdę nie mam za bardzo czasu, ale jeżeli będziecie chcieli jakiegoś Don't Starve'a, taką luźną serię, to ja postaram się to po prostu dla was nagrać. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, może i w kolejnym odcinku. Cześć!